Siema ludziska, wszystkich witam serdecznie bardzo, Combo z tej strony. Wracamy do FIM Speedway Grand Prix 2015. Musimy zakończyć tą serię, bo taki jest plan. Póki co Jarek Hampel bardzo prężnie, aktywnie dąży do tego, żeby wygrać te Grand Prix. Jest pierwszy w klasyfikacji generalnej, 73 punkty. Kolejny jest Pedersen, Niki, 64, Iversen ma 61. To jest pierwsza trójka. Miejmy nadzieję, że Jarek dotrwa do końca i wygra całą serię. Dlaczego nie ma treningu tutaj? Jeździłem wcześniej, testowałem maszynę, troszkę przełożenia, próbowałem się tym bawić, dlatego nie ma opcji trening, dlatego przechodzimy do Grand Prix Szwecji, czyli do miejscowości Malila, do kolejnej małej stolicy czarnego sportu, czyli żużlu, bo jednak Szwedzi to też elita w Speedwayu, między innymi ich sąsiedzi południowi, można bardziej powiedzieć zachodnio-południowi, Duńczycy. No mają bzika jak Polacy, no Polska według mnie przoduje w żużlu, tak? I mogę to śmiało powiedzieć. Dobra, cóż, szkoda waszego czasu, jak to zaczynamy powtarzam. Zawody. Przechodzimy do Grand Prix. Zobaczmy, jak dziś będą walczyć zawodnicy na torze. Dokładnie, zobaczymy. W biegu trzecim, czyli pierwszy bieg Jarka Hampla, na czwartym miejscu w kasku żółtym będzie startował Jarek. Od wewnętrznej stoją Mikael Jebsen, dlatego zobaczymy. Matej Żagan, Greg Hancock i najbliżej bandy Jarosław Hampel. Poszli! Poszli, znaleźli! Niebezpieczna sytuacja! Możesz mój, co to było? Wyprzedza rywala! Mikael Jebsen-Jensen. Linka z gazu się otoczy, co? Jarosław Hampel. Jarosław Hampel już atak. Proszę zobaczyć. Wysuwa się na prowadzenie. Mikael. Coś niebywałego. Jarek po wewnętrzno-zewnętrznej wchodzi na prowadzenie. Greg Hancock. Jest mocny, no ja mówię, tor. Ćwiczyłem Matej na początku. Matej Żagan. Wyprzedzony. Na prowadzeniu Jarosław Hampel. Matej Żagan. Wyprzedza. O, już. Dystans ogromny, Zagar na drugim miejscu, walczy z Jensenem, a tu ostatnie ogrożenie, Jarek prężnie dąży do tego, żeby wygrać pierwszy bieg w Szwecji. Wyprzedza, wejście w ostatni łuk, Jarosław Hampel wjeżdża na metę. Trzy punkty. To był fastyn. Przed nami kolejna trzy punkty, pierwszy bieg. Przechodzimy do następnego biegu, nie ma na co który czekać. Wyjdzie zwycięsko z tej walki. Ale zobaczcie, po jednym biegu, po czystym biegu, bez walki, bez kontaktu między zawodnikami, tracimy 15% ogumienia. Brzmi to, jakby te opony były wykonane z plastiku, albo z drewna, albo z kartonu. No ale niestety taki jest Speedway. Opony schodzą Andreas częściej Johnson, niż Jarosław Hampel paliwo. I najbliżej bandy Krzysztof Kasprzak. A nieważne, jedziemy. Drugi bieg. W kasku białym Jarek Hampel na torze trzecim. Ruszyli. Przysnęliśmy. Równy start. Ale po zewnętrznej Jarek już jest pierwszy. Fenomenalnie. Ale coś te opony nie łapią tak, bo rzuca tą dupą. Teraz płynnie, ładnie, elegancko, schludnie, w garniturze Jarek. Jak chirurg przechodzi te zakręty, równym ruchem ręki. Na prowadzeniu Jarosław Hampel, a za nim Andreas Jonsson. Jonsson na drugim miejscu będzie walczył, pokazuje, że nie chce odpuścić tego biegu. Oj, proszę zobaczyć, Jonsson jest pierwszy, ale Jarek nie odpuści. Jarek po wewnętrznej odzyskuje te... tego lidera. No i teraz ostatni wiraż, Jarek nie odpuści, wygrywa drugi bieg. Jest klasą dla samego siebie. Jesteśmy o krok. Mamy komplet punktów przed kolejnym wyścigiem. Bezpośredni to jest poziom hard. Sami zobaczcie. Jeżdżą lepiej, jeżdżą równiej niż na poziomie łatwym, ale to jednak dalej dla przeciętnego gracza takiego jak ja. Jest za mało, żeby było jakaś spinka, żeby naprawdę było ciężko wygrać bieg. Jeżeli nie popełnicie głupiego błędu typu banda, taśma, bieg jest wygrany. Z niebieskim Ty Woffinden. Biały kask to Chris Holder, a żółty Nicky Pedersen. Taśma w górę! Taśma w górę! Łokieć, łokieć. Równy start całej czwórki. Nicky Pedersen traci pozycję. A Jarosław już po wewnętrznej na pierwszą pozycję skakuje.
No i chyba będzie kolejny bieg bez historii, który Jarek na pewno dowiezie 3 punkty, no obym się nie mylił. Nicky Pedersen na końcu jest Holder, wyprzedzony. Ale Wolfinden po wewnętrznej będzie próbował Jarka nacisnąć. Traci pozycję. Sytuacja zmienia się diametralnie. No, Wolfinden na razie bardzo blisko Jarosława. I poznamy zwycięzcę. Na prowadzeniu... Ale mamy ostatni wiraż. Jarek raczej tego nie odpuści. Dokładnie, uciekł już tutaj. I mamy kolejny bieg z kompletem punktów. Wspaniałe widowisko. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Fenomenalnie przechodzimy do kolejnych etapów, do półfinału. Mam nadzieję, że wygramy Szwecję. Zasmakuje goryczy porażki? Mało byś się mylił, kolego. Jedziemy, nie ma na co czekać. Tu trzeba wygrać Grand Prix Szwecji, zarobić kolejne dukaty, przeznaczyć je na modyfikację motocykla. W czerwonym kasku i wygranie całej serii Speedway Grand Prix. Jarosław Hampel. Biały kask to Chris Harris, a żółty Thomas Jonasson. A Jarek na torze drugiej. W kasku niebieskim. Niebezpieczna sytuacja. Jarosław Hampel. Spowodowałeś kolizję. My pressure. What? To ten koleś wyłączył silnik i stanął mi na torze jazdy. Kolejna emocjonująca faza zawodu. Dobra, nieważ. Dalej jesteśmy w miarę bezpiecznie. Dochodzimy do finału. Mamy jeden bieg. Jeżeli go wygramy, mamy 12 punktów. Będziemy liderem. Spokojnie dążymy dalej do zwycięstwa w Speedway Grand Prix. Od wewnętrznej stoją Maciej Janowski, Jarosław Hampel, dzika karta i najbliżej się, co może być w poziomie łatwym. Czy oni w ogóle nie startują? Stoją w miejscu? Wystartowali. Niebezpieczny. Maciej Janowski jest wykluczony. Ale panie Franku! Jest wykluczony. Pojedziemy w dwóch. Czyli generalnie mogę zejść z motocykla. Idziemy we dwóch. Jeszcze jak ten się wypierdoli, to będzie w ogóle komedia. Christian Iversen. Ruszyli. To będzie raczej bezpieczna jazda. Tu raczej walki nie będzie, no chyba że Jarek zdecyduje się w sięgnięcie po 3 punkty. No i właśnie to robi. Po wewnętrznej blokuje Iversena. No i to już chyba jest bieg historia, mój Iversen raczej będzie miał ciężko odebrać pozycję Jarkowi. Jak wiemy, Jarosław jest w fenomenalnej formie i dąży do zdobycia mistrzostwa w klasyfikacji generalnej Speedway Grand Prix. Jarosław Hampel, a za nim... O, już przewaga się powiększa, Iversen po prostu chce dojechać bezpiecznie, zdobyć 2 punkty. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Dokładnie, ostatnie okrążenie, Jarosław Hampel, spokojnie. Chociaż teraz Iversen troszkę dodał gazu. Ale nie, to było tylko smutne. Jarosław Hampel walczy o wygranie Grand Prix Szwecji. Kolejne 3 punkty dorzuca do swojego dorobku. Jest ex aequo z Petersenem na pierwszym miejscu. Jesteśmy blisko jesteśmy. A dlaczego wziąłem obejrzy bieg? My nie chcemy półfinału oglądać. Stoją Matej Żagan, Nicky Pedersen. Chociaż jak już włączyliśmy, to zostawmy. Zobaczymy, co się będzie bandy, działo. Nils Christian Iversen. Poszli! Poszli! Pięknie, Pedersen sytuacja. Na pierwszym miejscu, drugi jest Janowski. Walczy z Iversenem, jednak Iversen jest na drugim miejscu. Nicky Pedersen, Maciej Janowski. Ależ walka. Wyprzedza. Na pierwszym jest Pedersen, ale Zagar teraz go zamyka. I Zagar jest już pierwszy. Na prowadzeniu Nils Christian Iversen. Wyprzedza. Fajnie się może kamerą bawić. Zagar pierwszy, jednak Pedersen. Jednak Zagar teraz na drugim miejscu. Janowski jest na razie na trzecim miejscu. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Ależ Zagar teraz po wewnętrznej wchodzi na prowadzenie. Drugi jest Pedersen. Wejście w ostatni łuk. No i to Zagar wygra chyba raczej ten bieg. Tak jest, Zagar i Pedersen.
przechodzą do finału. Niestety Janowski z Iversenem odpadają. Kto jeszcze uzupełni stawkę wielkiego finału? No i ostatni półfinał, w którym liderem będzie Jarosław Hampel. Trzymajcie kciuki. Oczywiście tor trzeci, kask biały, najszczęśliwszy dla Jarka. Zmieniamy ogumienie, bo to jest istotna sprawa. I co? Dajemy dyla na kopa. Jedziemy. Jedziemy, potem półfinał i finał będzie nasz. W czerwonym kasku Ty Woffinden. W niebieskim... Trzymajcie kciuki, Chris półfinał. Holden. Biały kask to Jarosław Hampel, a żółty Greg Hancock. Taśma w górę, Jarek jest na razie ostatni, ale to się często zdarza. On potrafi walczyć, on potrafi wyciągnąć bieg. Już jest drugi, trzeci, drugi, pierwszy, fenomenalnie po jednym wirażu. Jarosław to zrobił, ale jeszcze walczy z Hancockiem. Hancock nie odpuszcza, ale Jarosław po zewnętrznej. No, odskakuje Gregowi. To się mogło źle skończyć. Trzecie okrążenie, Jarosław prowadzi półfinale i dyktuje warunki i chyba podobnie będzie w finale, nie odpuści tego Grand Prix. Jarek dalej prowadzi, walka o drugie miejsce, jednak Holder w tym momencie, Holder wchodzi, ale Hancock odpuści, cóż za walka, chyba Hancock, tak jest. Hancock wchodzi do finału, walczył tam z Holderem, ale jednak doświadczenie Grega pokazuje, że to on musi się znaleźć w finale. No i finał. Szczęśliwe trzecie miejsce, nie ma co dyskutować, wymieniamy co się da. Opony też. Silnik myślę, czy nie podkręcić, chociaż on już tu jest przyjarany konkretnie. Ja bym to nawet obniżył, bo jak on nam wybuchnie, to będą jajca. Finał! Finał Grand Prix Szwecji i sama elita! W niebieskim Greg Hancock, biały kask to Jarosław Hampel, a żółty Matej Żagan. Trzymajcie kciuki! Finał Grand Prix Szwecji! Poszli! Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki. Nicky Pedersen na prowadzeniu. Niebezpieczna sytuacja. No, ciasno! Jednak Pedersen póki co. A Jarek próbuje po szerokiej, chociaż błąd, bandę dotknął. Wyprzedza. Niebezpieczna sytuacja. Greg Hancock traci pozycję. Czyżby Jarek nie miał wygrać tego Grand Prix? No to jest niebywałe. Tuż za nim Jarosław Hampel. Ale Jarek po zewnętrznej łapie Pedersena i na ostatnie okrążenie jest pierwszy. Jarosław Hampel na prowadzeniu. Egzekwo! To był fascynujący wyścig. Zwycięzcą 50,42! Kto powinien wygrać? Jak to jest w Speedwayu? Jarosław Hampel i Greg Hancock. Ale jaja, według mnie ja powinienem wygrać. Albo przynajmniej powinno być razem na podium. No niestety, dla mnie ja jestem zwycięzcą. I nawet taka sama liczba punktów. Cóż, sędziowie decydują jednak, że mamy drugie miejsce. Także w tym momencie to by było na tyle. Drugie miejsce w Grand Prix Szwecji. No dość mocno widzę, że silnik jest uszkodzony. Części to trzeba będzie naprawiać. Będziemy to naprawiać w kolejnym odcinku. Póki co ja się z wami żegnam. Zostawcie łapę w górę, na pewno, bo to motywuje do dalszej zabawy, do dalszego robienia let's playów dla was. I tyle. Do zobaczyska w następnym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie, kombo. Na razie, ho.